Czy leżeliście kiedyś w gorący dzień na łące? Jeśli jeszcze nie, to zachęcam. W upalny dzień wybierzcie się na łąkę. Połóżcie się między trawami. Spróbujcie zagłębić wasze głowy gdzieś w trawie, między kwiatami i przyjrzyjcie się przez chwilę, co żyje na łące. Spróbujcie przez chwilę być małym owadem. Ostatnim razem opowiadałem wam o pszczołach miodnych, które pewnie uda wam się w trakcie takiej mikrowyprawy zaobserwować. A dzisiaj chcę wam powiedzieć o bardzo ciekawych pszczołach. O takich, których nie da się przeoczyć, bo kiedy nadlatują, słychać wyraźnie furkot małych skrzydełek. Dzisiaj opowiem wam o trzmielach. Trzmiele są trochę podobne do pszczół miodnych. Trochę dlatego, że należą do tej samej rodziny. Również są pasiaste. Trzmiele, podobnie jak pszczoły miodne, żyją też w rodzinach. Mają też swoje królowe, robotnice i chłopaków, trutni. Trzmiele nie tworzą tak stałych i długo funkcjonujących gniazd, bo życie jednej rodziny trzmielej to jeden rok. Królowe przeżywają zimę jako samotne osobniki i na wiosnę zakładają nowe gniazda. Gniazda trzmieli nie są też tak uporządkowane jak gniazda pszczół miodnych. Ich plastry przypominają raczej zlepione beczułki, które zawierają miód oraz larwy tychże trzmieli. Trzmiele to jedne z najbardziej wytrwałych owadów zapylających. Przez to, że mają wygląd małych owłosionych miśków, mogą być aktywne nawet przy względnie niskich temperaturach. Wylatują dość szybko, już wczesną wiosną. Gdy naukowcy zajmujący się samolotami zbadali trzmiele, orzekli, że trzmiele nie powinny latać, bo ich ciało nie jest wystarczająco aerodynamiczne. Na szczęście trzmiele nie czytały o tym i latają dalej w najlepsze. Trzmiele to bardzo skuteczni zapylacze. Mają bardzo długie języczki, którymi docierają do dna różnych kwiatów. Trzmiele mają też swoją złodziejską stronę. Potrafią czasem nadgryzać swoimi żuwaczkami dolną część kwiatu, aby dostać się bezpośrednio do nektaru. Czy słyszeliście kiedyś określenie pijany jak bąk? Bąk to oczywiście popularna nazwa trzmiela, choć nie jest właściwa, bo bąki to oczywiście owady z rzędu muchówek. Ale na trzmiele często mówi się bąki. Czy one naprawdę mogą być pijane? Zdarza się, że tak. Kiedy trzmiele zażywają nektaru w gorące dni, może się zdarzyć, że ten nektar lekko fermentuje i staje się alkoholowy. I faktycznie może się zdarzyć, że trzmiel lata od kwiatu do kwiatu w gorący dzień, będąc lekko odurzony. Wśród trzmieli, które widujemy na łąkach, możemy rozróżnić wiele gatunków. Zwykle różnią się one kolorem owłosienia na tułowiu czy odwłoku. Najczęściej spotykać będziemy ciemnego osobnika o rudym zakończeniu odwłoka. To trzmiel kamiennik, ale nie on jedyny. Również trzmiele gajowe, trzmiele ogrodowe i wiele innych gatunków. Wśród trzmieli mamy też czarne charaktery. Dla jasności nazywamy je trzmielcami. To gatunki trzmieli, które wyspecjalizowały się w pasożytowaniu na uczciwie pracujących gniazdach trzmieli. Kiedy trzmielec wkrada się do gniazda trzmieli, przejmuje nad nim kontrolę i zajmuje miejsce królowej. Trzmiele to jedna z wielu grup gatunków, jakie spotkamy na łąkach. Zwłaszcza, kiedy przyjdziemy na łąki różnorodne, takie, gdzie kwiatów nie brakuje. Zachęcam was do oglądania, zapisywania, do robienia notatek, gdzie i kiedy udało wam się obejrzeć
bądź sfotografować te ciekawe zwierzęta. Do usłyszenia.